byliśmy po 7 dniach strzelania już i mieliśmy akcję zasadzki pod Opolem w takiej kopalni Margla. No, wygląda to imponująco rzeczywiście w zdjęciach Arka Tomiaka. Gram kapitana Kalickiego, szefa dowódcę 17. Brygady Zmechanizowanej, Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, kompanii rozpoznawczej. No i razem z moimi tutaj kolegami, żołnierzami bronimy City Hall w Iraku, w Karbali. Aktorzy są naprawdę bardzo drobiazgowi i starają się to robić jak najlepiej. Tylko no wspomnę jeszcze, że to naprawdę to jest film fabularny, a nie film instruktażowy, jak się zachowywać. Także tutaj trzeba być troszeczkę elastycznym i staram się takim być. Niemniej jednak wszystkie takie uwagi stricte wojskowe przekazuję. A decydentem jest oczywiście reżyser, on przede wszystkim decyduje, jak ma to wyglądać. Ogrom wiedzy, jaki jest potrzebny do tego, żeby wiedzieć co, gdzie, jak, te wszystkie nowoczesne karabiny, same kostiumy, kamizelki, to wszystko jest dosyć skomplikowane, żeby się w tym połapać. Staram się im pomagać jak najbardziej tutaj w rozstawieniu pojazdów, w takich drobiazgach dekoracyjnych, nazwijmy to tutaj te hesko z piaskiem, ustawienie tuoli, tych betonowych tutaj postumentów, rozstawienie irackiej policji, czy po prostu dobór nawet broni. Skąd w ogóle pomysł, żeby robić ten film? A ból za niezawinioną krzywdą żołnierzy, którzy pojechali na misję, nie spodziewali się tego, co ich tam czeka. Przerosła jak gdyby też skala wojny, którą tam spotkali, właśnie ci żołnierze drugiej zmiany w Iraku. A potem musieli przewalczyć swój strach, wytrwać tak, żeby obronić tą pozycję, żeby wykonać zadanie. I potem się okazało, że to nie oni bronili City Hall, tylko iraccy policjanci przez nich wyszkoleni. I przez parę lat nie mogli w ogóle o tym mówić, nie mogli mówić o tym, co im się tak naprawdę należało, bo stali się obrońcami City Hall i stoczyli największą potyczkę z udziałem polskich wojsk od czasów zakończenia II wojny światowej.